Sytuacja w lidze po ostatnim odcinku wyglądała dosyć interesująco. Mieliśmy 7 meczów do końca i 8 punktów straty do lidera. Kwestia mistrzowska była cały czas otwarta. Czy udało nam się zdobyć mistrza? Zapraszam do oglądania. Naszym pierwszym rywalem w dzisiejszym odcinku był Newcastle, który dosyć szybko zaczął atakowanie. Czwarta minuta, tutaj złe wybicie Mepchama, do piłki dochodzi jeszcze Elia i było 1-0 dla przyjezdnych. No niestety było czuć, że długo w tą karierę nie grałem, ale na szczęście udało się w miarę szybko odrobić. Joshua King dostaje fenomenalne podanie od Calluma Wilsona i było już 1-1 w 19 minucie. No ten duet, pomimo tak długiej przerwy, dalej się nie zatrzymywał. Następnie po raz kolejny Joshua King tutaj obsłuża bardzo dobrym podaniem Kinga, no i King odwdzięcza się Wilsonowi. Było już 2-1 w 35 minucie, a to nie był koniec, to był dopiero początek. 36 minuta tuż po strzeleniu drugiej bramki do naszej drużyny. Tutaj Hayden niepotrzebnie długo holował tą piłkę, udało nam się przejąć. Fraser podaje do Cooka. Wilson tutaj znów poklepał z Joshuem Kingom. Tutaj Wilson jeszcze ładnie się zabrał z piłką, wypuścił Norwega, no i Norweg strzela drugą bramkę w tym spotkaniu, no i prowadziliśmy już 3-1, no i sytuacja była w miarę opanowana. Tutaj jeszcze przed końcem pierwszej połowy udało nam się podwyższyć prowadzenie do 4-1 i oczywiście strzelcem Callum Wilson. Naprawdę to, co on robi przez tą całą karierę, jest po prostu niesamowite razem z Kingiem. Tutaj już początek drugiej połowy, po raz kolejny zamieszani tutaj byli nasi dwaj napastnicy, i tutaj fantastyczna akcja rozegrana z Harrym Wilsonem tym razem, no i było 5-1. Ostatnią bramkę w tym spotkaniu zdobył był Callum Wilson i to był jego hat-trick. Tak samo wcześniej King zdobył hat-tricka, to teraz jeszcze Wilson nie pozostał dłużny i również zdobył hat-tricka. No i to spotkanie zakończyło się wynikiem 6-1. Totalny pogrom i deklasacja. No niestety na następnym naszym rywalem był Manchester United. No i tutaj myślałem, że nie będzie zbytnio łatwo, ale zmieniłem zdanie po tym, jak Joshua King w trzeciej minucie zdobywa bramkę na 1-0. No po prostu bardzo złe zachowanie obrony Manchester United. No i udaje nam się wychodzić na prowadzenie. 14 minuta, po raz kolejny w akcji zamieszany Callum Wilson. No ile on już był zamieszany w tych akcjach, to jest po prostu niepojęte. Tutaj jeszcze rozgrywanie akcji przed polem karnym, znalezienie Calluma Wilsona, potężne uderzenie w okienko i prowadziliśmy już 2-0 na Old Trafford. No naprawdę, jeżeli chodzi o napad, to nie miałem sobie równych. No ale niestety Manchester United zdołał odpowiedzieć. 33 minuta, akcja Czerwonych Diabłów. Juan Mata znalazł tutaj dośrodkowanie Antonego Martiala. Mepcham mógł się trochę lepiej spisać, ale Francuz no niestety umieszcza tą piłkę w siatce. Ale nam jeszcze przed końcem pierwszej połowy udało się podwyższyć prowadzenie. No i tutaj podanie do Callum Wilsona, no bo do kogo innego? Callum Wilson, no tylko się odwrócił. Maguire w ogóle nic nie zrobił, jeszcze się wywrócił. No po prostu on jest niesamowity i to będę powtarzał naprawdę przez całą karierę. No i tutaj jeszcze końcówka pierwszej połowy, Joshua King. Tutaj dragbackami trochę się powracaliśmy. Tutaj Ryan Fraser, myślałem, że będzie zagrywał tutaj prosto do Wilsona. Chciałem tak zagrać, ale był faul ze strony Wan-Bissaki. No kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie młodego prawego obrońcy, już mógł sobie darować ten przycisk. Tylko żółta kartka, spodziewałem się czerwieni. No ale tak się nie stało. Do karnego podchodzi Harry Wilson i było już 4-1. Niestety Manchester United zdołał jeszcze w drugiej połowie strzelić nam bramkę, ale na całe szczęście w tym meczu to już była ostatnia bramka, ale za to jaka. Marcus Rashford tutaj no kompletnie niepilnowany, no i tutaj lobbykiem fantastycznie pokonał Ramsdale'a. No i mecz zakończył się rezultatem 2-4. Nie było to łatwe spotkanie, aczkolwiek myślałem, że Manchester bardziej się popisze. No i następne trudne spotkanie, Tottenham, który był wiceliderem, no ale tutaj znowu udało nam się ukończyć rywala bardzo wcześnie, tym razem w 6 minucie. No i Joshua King, no bo kto inny, no nikt inny w tej drużynie nie strzela. Następna sytuacja, 35 minuta, rezerwowa Adama Traore, który dostał szansę zagrania od pierwszych minut. Tutaj on robił tylko, co miał zrobić. Pobiegł, podał i Callum Wilson wykończył tę akcję i prowadziliśmy 2-0. No i powiem wam szczerze, że trochę się rozluźniłem, bo myślałem, że sytuacja będzie podobna tak jak z Manchesterem United. No, troszeczkę się przeliczyłem. Początek drugiej połowy, zamiana stron. Tutaj Dele Alli, no jako jakimś cudem utrzymał się przy piłce. No i tutaj Son, ależ taki no kapciowaty, no taki plackowaty strzał, ale niestety wchodzi. No i miły Koreańczyk zdobywa bramkę na 2-1. No i tutaj poczucie rożni, co się często nie zdarza, tracimy bramkę. No i było już
2-2 i niestety ten mecz tak się zakończył. Oczywiście miałem jeszcze parę sytuacji, próbowałem coś sobie stwarzać, tak jak teraz 78 minuta, wszedł rezerwowy Brooks, znalazł tym podaniem Callum Wilsona, Callum Wilson wchodzi w pole karne, no i dlaczego on tego nie trafił? Dlaczego on tego nie trafił? To się chyba miało tak stać, bo zobaczcie, to jest ostatnia sytuacja w tym meczu. Kamil Jóźwiak tutaj fantastycznie przedarł się przez obronę, no wchodzi w pole karne, uderzyłem po tym dużym jeszcze specjalnie, zwolniłem, no i on uderzył super. No to jest coś nieprawdopodobnego. Tutaj jeszcze ostatni zryw. Znów Kamil Jóźwiak, tym razem dragback. Znalazł tutaj Joshua Kinga. No i tym razem chciałem finezyjnie uderzyć, ale prosto w Lorisa. No i niestety ten mecz zaprzepaścił nasze szanse na tytuł mistrzowski. No niestety musieliśmy wszystkie mecze wygrać, żeby realnie myśleć o mistrzostwie. Ale no jak widać, w następnym meczu z Leicester udało nam się zdobyć bramkę, no i porzucie rożnym, tak jak wcześniej straciłem bramkę, tak teraz ją zdobyłem. Oczywiście ten mecz z Tottenhamem nie przekreślił szans na awansowanie do Ligi Mistrzów, no i tutaj, żeby się utrzymać na tym czwartym miejscu, trzeba było również pokonywać rywali, co nam się udawało. Kamil Jóźwiak, rezerwowy, zdobył bramkę na 2-0, no i tutaj było w sumie takie spotkanie rezerwowych, bo tutaj ostatnia bramka w tym spotkaniu, Callum Wilson tutaj dostaje podanie od młodego Antonego. Callum Wilson chciał sam wykończyć tą akcję, obronić Ward, ale w dobrym miejscu znalazł się Antony, no i debiutant Premier League zdobywa swoją pierwszą bramkę. Coś niesamowitego, piękna historia dla tego chłopaka. No i mecz zakończył się wynikiem 3-0. Nie było jakichś większych problemów, ale też mecz nie należy do najłatwiejszych. No i teraz najbardziej groźny mecz. Mecz z Manchesterem City. Tu się mogło zdarzyć wszystko, no i się zdarzyło. Zobaczcie, jak tutaj źle zachowała się obrona Manchesteru City. No i kto inny jak Callum Wilson zdobył bramkę na 1-0. Grafika się zepsuła, ale no czy nas to powinno dziwić? Absolutnie nie. No ale niestety City w miarę szybko powiedziało, 39 minuta, tutaj Leroy Sané biegnie po skrzydle, no tutaj wyminął Nathana Ake i tutaj nie wiem, czemu ja pobiegłem wprost, nie prosto do Sané, no i znalazł tym podaniem Kuna Aguero i było 1-1. No na całe szczęście tutaj drużyna Pepa przeważała w posiadaniu, wymieniała podania środkiem, ale na szczęście jak nam się udało przejąć piłkę, no to staraliśmy się wykorzystać, no i tak jak w tej sytuacji Callum Wilson, druga połowa, no i fantastycznym strzałem po krótkim słupku, a całą akcję zaczął Kamil Jóźwiak i wyszliśmy na prowadzenie i mogę powiedzieć już śmiało, że to spotkanie wygraliśmy, tak jak mówiłem, większość gry rozgrywała się podaniami, ale niestety dostaliśmy złą wiadomość, Joshua King zerwał więzadła. Za chwilę będziemy mieli potwierdzenie, na ile wypada. Bodajże to chyba było na 7 miesięcy. Tutaj powiedziałem, że Guardiola jest chujawartym trenerem, no ale tak jest. 7 miesięcy bez Joshua Kinga, czyli do końca sezonu trzeba było sobie radzić bez Norwega. No ale tutaj następny mecz rozgrywaliśmy z Southampton. No i rezerwowo Adama Traore, który wszedł w miejsce Joshua Kinga na napad, zdobywa bramkę na 1-0. No i następna sytuacja, 15 minuta, znów Adama Traore, tym razem troszeczkę szczęścia tutaj było, bo piłka się podbijała i było już 2-0, ale to co za chwilę zobaczycie, to nie da się tego opisać słowami. Najpiękniejsza bramka, jaką udało mi się zdobyć w tej karierze. O czym mówię? A oddam może głos ekspertom. Co za rewelacyjna bramka Calluma Wilsona piętką, ale tylko on w tym sezonie mógł to zrobić. No zdecydowanie bramka sezonu, ale on jeszcze nie miał dosyć, tutaj atakował cały czas Fraser, no trochę źle wybijał tą piłkę, ale tutaj Lerma znajduje Calluma, Callum oddaje piłkę do Traore, no tutaj jeszcze piłka została przejęta, ale no widzimy, no pogubiła się kompletnie defensywa Southampton, do piłki dochodzi Brooks, znalazł tym dośrodkowaniem Calluma Wilsona, to jest jego kolejny hat-trick. Ja nie wiem, ile on hat-tricków strzelił w tym sezonie, ale było ich mnóstwo. Nie, przepraszam, to nie był hat-trick, to była druga bramka, przepraszam. No, ale zdobywał dużo tych hat-tricków. No i słuchajcie, ostatni mecz w sezonie przyszło nam rozegrać z Evertonem. Tutaj już wszedłem totalnie rezerwowym składem, ale to nie zmieniło faktu, że wyszliśmy na prowadzenie jako pierwsi w 7 minucie, Harry Wilson tym razem zdobywcą bramki. No, ale niestety król Artur nie był w najlepszej formie, no i nawet przy tym strzale Batshuaya się nie ruszył. W 67 minucie było już 1-1. No szkoda, bo tutaj akcja trochę mogła się zakończyć inaczej, tutaj wystarczyło, żeby jakby rękę wystawił, ale no, stało się jak się stało. No i tutaj znowu zdobyta bramka z główki, no i tym razem rezerwowy lewy obrońca Kelly, nie spodziewałem się tego, no ale druga bramka do Evertonu, to jest chyba kwintesencja tego, jak król Artur
po prostu nie był w formie. No po prostu oglądajcie. Ja pooglądam razem z wami. Tak, no tutaj był faul, był rzut wolny. I co się teraz stało? Stało się to. No i mecz zakończył się remisem 2-2. Ostatni mecz w sezonie remisujemy po takim bublu ze strony Artura Boruca. No to mi się po prostu nie chciało mieścić w głowie. A więc czas przejść do podsumowania w tym sezonie. Jak widzicie, mistrzem Anglii został Tottenham. O Boże święty. Ale to jest chyba odwzorowanie sezonu, tak jak City zostawało mistrzem, bo Liverpool też miał dużo remisów, też tylko jedna porażka. Zgaduję, że to jeszcze była porażka z Tottenhamem. Ale no, jak widzicie, Tottenham mistrzem Anglii, gratulacje dla nich. Nam udaje się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Jesteśmy przed Manchesterem United. I zobaczcie na ten bilans bramek zdobytych. Łącznie aż 97 bramek zdobytych. I w sumie tylko 43 stracone, biorąc pod uwagę, że my nie mieliśmy najlepszej defensywy. No to nie jest najgorzej. Fakt, no nie traciliśmy tyle, tak mało bramek, jak m.in. Tottenham, City czy Liverpool. Ale no mogło być znacznie gorzej. Mogliśmy być tak jak Newcastle, który miał 67 bramek straconych, nie? Także no w tym sezonie nie wyglądało to najgorzej, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Lidze Mistrzów, bo no nie oszukujmy się, będzie potrzeba paru transferów. Jeżeli chodzi o inne rozgrywki, w finale FC Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium, oczywiście w finale Ligi Mistrzów tutaj pokonali Real Madryt, no i Tottenham proszę, no Tottenham nie będzie miał wszystkiego. Jak chodzi o Ligę Europy, to Manchester United wygrywa Ligę Europy 5-4 pokarnych, no czyli mimo wszystko, że mają ten awans, to będą Lidze Mistrzów, bo wygrali Ligę Europy. FA Cup wygrało Liverpool, no czyli w sumie nie najgorzej, jakieś trofeum mają. I Carabao Cup również wygrywa Liverpool, no czyli tak naprawdę zabrakło tylko mistrzostwa, żeby mieć taką no potrójną koronę ligową tak zwaną, czyli wszystkie trofea w lidze, co można było wygrać, to oni by wygrali. No jeżeli chodzi o klasyfikację z Chelsea, no to Callum Wilson i Joshua King nie mieli sobie równych. Callum Wilson 40 bramek w 36 meczach. No żadnym napastnikiem tyle nie strzelałem w żadnej FIFA. Ja nie wiem, co z nim jest nie tak. On dużo upgrade'u do statystyk nie dostał względem poprzedniej odsłony, ani w ogóle od poprzednich odsłon, gra się nim po prostu rewelacyjnie. No sami widzieliście na tym materiale, on wystarczył, że obrót, boom, tam bramka piętku, to w ogóle coś nieprawdopodobnego. Jeżeli chodzi o asystujących, to również Bournemouth zdominowało. 27 asyst Joshua Kinga, miał 26 bramek i 27 asyst. No coś nieprawdopodobnego, plus 23 asysty jeszcze Calluma Wilsona i Harry Wilson z 14 asystami. No my po prostu ofensywę mieliśmy taką. No jak chodzi o czyste konta, no to trochę już było gorzej, bo tutaj wygrywa Loris z stanem 21 czystych kont po sezonie. Ramsdale miał ich tylko 9, ale no patrząc, że to jest jeszcze młody bramkarz, że trochę obrona no nie pomagała mu w tym, żeby zdobywać czyste konta, nie jest najgorzej. Zobaczmy jeszcze, jak się rozwijali poszczególni zawodnicy. No tutaj Król Artur, widać, że on po prostu już nie będzie już dłużej grał, niedługo pewnie odwiesi buty na kołek, bo tutaj overall mu spadł o 1. Travers, zobaczcie, Travers nie grał aż tak dużo, on tylko grał w tych symulowanych meczach, jeżeli chodzi o Carabao Cup i FA Cup, a ocena ogólna wzrosła mu o 9. Tak samo Ramsdale, on tylko Ramsdale grał częściej, ale proszę, rozwinął się o 1 punkt mniej niż Travers. Tutaj jakiś Smith, on w ogóle nie grał, chyba nawet jako rezerwowy, to jest pierwszy mój kandydat do odstrzelenia. Częściej już grał Kelly, no który też się rozwinął i tutaj jest nawet alternatywa na środek obrony, bo nie tylko może grać na lewej, ale i na środku obrony. Rico, no nie jest najmłodszy, ale również się rozwinął. No Charlie Daniels, legenda Bournemouth, tutaj też już niestety widać, że wiek daje o sobie znać. Simpson, którego wypożyczyliśmy, Jordan, który też nic nie grał, Ake, proszę, też o 2 się rozwinął. No i to jest naprawdę solidny środkowy obrońca, tak samo jak Mepham, przepraszam, pominąłem Mephama. No mało się rozwinął, ale no no co by nie ukrywać, no nasza obrona wygląda dosyć biednie, więc na pewno w przyszłym sezonie trzeba będzie ją wzmocnić. Jeżeli jeszcze chodzi o jakiś znaczny wzrost umiejętności, no tutaj na pewno Aarons trochę się rozwinął, plus 4 do overalla. No niestety Ndidi bardziej się nie rozwinął, ale go też niestety dopadła kontuzja, a naprawdę zawodnikiem grało się mega. Kamil Jóźwiak, w ogóle popatrzmy na statystyki Kamila Jóźwiaka, 16 meczów Premier League, 6 bramek i 1 asysta, no to też jest godne podziwu. No i w sumie lepszą skuteczność miał niż taki Ryan Fraser, no, który tylko tak naprawdę błyszczał w FA Cup, gdzie tam zagrał tylko 2 spotkania, ale strzelił 2 bramki w europejskim Pucharze Narodów. Premier League
No niestety, no nie było najlepiej. No i prawdopodobnie z tym zawodnikiem również się pożegnamy. Tutaj nic ciekawego nie było. Jeszcze Filip Billing, który też nie miał niestety okazji, żeby się bardziej z nim, bo też go niestety dopadła kontuzja. No te kontuzje na sam koniec spotykały nas nader często. No i niestety, no trochę było widać, że mieliśmy trochę gorszą jakość bez Ndidiego w środku pola, ale na szczęście napastnicy byli zdrowi, jak się przez cały sezon, tylko ten krótki okres, gdzie Wilson wypadł chyba na 3 miesiące, ale wrócił i to w jakim stylu. Zastanawiam się też jeszcze nad Cookiem, no bo niby zobaczcie, no zagrał 32 spotkania w Premier League, 39 połączeń, ale jego średnia ocen to jest 6,60, no to nawet Billing, który nie grał już od paru spotkań, miał średnią na poziomie 7,0, tak? I nawet w Carabao Cup lepiej się spisywał, no także ten Cook to jest zagadka, jeżeli dostanę za niego dobre pieniądze, to prawdopodobnie go sprzedamy. Brooksa zostawiam. Harry Wilson, mimo że miał dobry sezon, tak jednak nie wiem, ile będzie kosztowało jego wykupienie. A biorąc pod uwagę, że on jest na wypożyczeniu i niestety nas opuszcza, no to będzie ciężko, bo na pewno ta cena będzie trochę wyższa. Adama Traore, który nawet nie najgorzej wpisał się do naszej drużyny, no on miał tylko jedno zadanie, biec, tak? I on to w sumie tak naprawdę spełnił. No Joshua King, to już mówiłem, 36 meczów, 26 bramek, 27 asyst w Premier League, średnia na poziomie 8-10 przez cały sezon. No i Callum Wilson, 8,57 w Premier League, 8,30 łącznie. To jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Jeżeli chodzi o cele zarządu, to w sumie nie wyszło najgorzej, bo w sumie rozwój młodzieży, no nie zadbałem o 5 punktów oceny ogólnej, ale też za późno się po prostu z tą młodzieżą zorientowałem, że trzeba było robić. Ale udało nam się ekspozycję marki, no tutaj dziwne jakbyśmy nie mieli tej frekwencji. No tutaj wartość klubu mam jeszcze 3 sezony, no w sumie 2. No jedyne co, no to nie udało nam się do 1/8 FA Cup. No niestety, no tu nam się nie udało, ale reszta jak najbardziej spełniona, no i zarząd jest jak najbardziej spełniony. No i słuchajcie, tak jeszcze jak chodzi o skład, no to z paroma piłkarzami, tak jak mówiłem, trzeba będzie się pożegnać. Trzeba będzie wzmocnić lewą obronę, więc tutaj jest zadanie dla was. Znajdźcie jakiegoś w miarę dobrego lewego obrońcę. Ja wiem, że jest Wagnoman, ale chciałem trochę jeszcze innymi nazwiskami. No jeżeli nie będzie żadnego takiego dobrego, no to sięgniemy po tego Wagnomana. Środek obrony jeszcze nie jest najgorszy. Mam kogoś, w razie czego mam w obwodzie, także to jeszcze nie jest najgorzej. Tutaj prawy obrońca to też nie jest problem. Środek pola też będę miał zapełniony. Ale no teraz jest problem, bo nie będę miał Kinga jeszcze przez początek następnego sezonu, a że już się nauczyłem, no zobaczcie, jeszcze 5 miesięcy to będzie trwało. Więc jakbyście dali radę znaleźć jakiegoś ewentualnie SPO, bo mogę przejść na formację z jednym napastnikiem albo drugiego napastnika, więc środkowy pomocnik ofensywny albo drugi napastnik, tak żeby jak King wróci, to no nie było jeszcze tak, że go chcę sprzedać i tak dalej, bo w sumie no super się nim grało i nawet zobaczcie, Wilson został doceniony i no i leci na Mistrzostwa Europy 2020. Także lewy obrońca, środkowy pomocnik ofensywny, ewentualnie napastnik. No jak macie jeszcze ciekawe propozycje, oczywiście piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie się do nich dostosuję. No i słuchajcie, czas najwyższy, żeby ten sezon zakończyć. Tak jak mówiłem, bardzo udany sezon, tak trzeba powiedzieć. No była szansa w sumie na mistrza, ale no niestety ten remis z Tottenhamem zaprzepaścił wszystko, bo już potem Liverpool wygrał, no i mieliśmy już chyba 13 punktów straty, a 12 maksymalnie było do zdobycia, ale jak widzicie, no Liverpool trochę stracił, odzyskał Tottenham. No ale najważniejsze, że jest Liga Mistrzów, no i to będzie bardzo ciekawe. No nie mogło być lepiej, no tutaj nie spodziewałem się innej oceny, po prostu jestem super trenerem, wiadomo. No więc słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy sezon kariery Bournemouth na moim kanale. Sezon był ciekawy, mamy awans do Ligi Mistrzów, ale też mam do was jeszcze jedno zapytanie. Słuchajcie, tak jeszcze myślałem, żeby drugi sezon, jak zacząć, to trochę jeszcze z inną formułą. Widziałem, że ta formuła wam nie przeszkadzała, że robię 10 meczów, kompilację tych 10 meczów wrzucam za jakiś czas, no i po prostu dodaję komentarz po nagraniu. Ale też myślałem, żeby dodać koncepcję, gdzie ja trochę będę symulował tej kariery, a trochę będę ją wgrał. W sensie, że cały czas to będzie na żywo. Będę tutaj na żywo przeżywał to, co się dzieje. I jeżeli będziecie to chcieli, no to dajcie mi po prostu o tym znać w komentarzu. Czy zostajemy przy tym, co jest obecnie, w sensie, że 10 meczów, ale no to będzie odcinek się pojawiał co miesiąc. Czy po prostu jak będę miał czas,
to tak co drugi, co trzeci dzień będziemy wrzucać te odcinki, że trochę symulacji, trochę grania, ale wszystko z komentarzem na żywo. No i okej, to tyle, co mamy wam do powiedzenia. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy zostawiamy formułę, czy jeszcze zmieniamy, żeby ten drugi sezon przeleciał nam jeszcze szybciej. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli ten film wam się spodobał. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Wpadajcie na kanał mojego grafika, na jego stronę na Facebooku. No i to tyle. Dziękuję wam za ten pierwszy sezon. Widzimy się też niedługo w podsumowaniu kariery Salford City. Mam nadzieję, że to będzie w piątek. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Na razie. Trzymajcie się i cześć.